Czy ktoś by powiedział, że ten kombajn kosił 3 lata temu? Chyba nikt. Bizon Z040, rok nieznany, chyba 72. Na szerokie pasmo sarniany. Kombajn został rozebrany, rozsprzedany w zasadzie na części. Mało co tu zostało, wytrząsace 4 sztuki były. Wyjątkowo dużo było chętnych i dużo rzeczy wykupowało. Nie wiadomo dlaczego tu była ta dziura wycięta. Ktoś się zdecydował może numer seryjny wyciąć, nie wiem jaki to jest numer seryjny. Ale kombajn widać jest całkowicie zdewastowany, rozebrany. Ja się wierzyć nie chcę, że 3 lata temu jeszcze mucił. No nic tu nie ma. No przenośnik jeszcze jest, widzę, ziarnowy. Ale on już tutaj też jest sito. Koło napędzające. Klawisze. O, koło odrzutnika jeszcze jest. Chyba nikt nie miał siły jego zdjąć i dlatego tu, no tu jest. To jest ciężko zdjąć. Nie jest tak łatwo zdjąć. Ktoś tu zaczął, widzę, wojować, ale widzę, że dał na luz. Coś tu popękało. Nakrętki odkręcone, nie jest to zdjęte. Tutaj to wszystko jak Z056 jest. To cięgna to wszystko. Opon nie ma, tylko felgi zostały. Skrzynia biegów jest cała. I ta skrzynia biegów chyba jest taka sama jak w Bizonie. Super mi się wydaje. Ona tylko jest zakrąglona tutaj na tych grzbietach. Ale ona, jeśli chodzi o same wnętrzności, to jest identyczna. Jak w 60-tce. W 56-tce raczej. Czy w 50-tce. Nie no, tutaj to wszędzie jest tragedia, ta farba, to wszystko, 30 warstw farb, wszystko odpada, tutaj hydraulikę, rozdzielacze pozabierane, nic tu nie ma, schodków nie ma, a naklejki są za to epymbrzet ładne, o, tam nawet nie będę wchodził, tam tak wszystko zdewastowane, tam pustki są, zresztą nie ma tam jak wejść, ale jako ciekawostkę powiem, że jest silnik do tego kombajnu, proszę bardzo, i to z agregatu brudnotwórczego. No, tutaj stoi na szeroki pasmo sarniany. Silnik gotowy do stawienia do Bizona, oleju nie bierze. Aż się wierzyć nie chce, że kombajn błyskawicznie przestał istnieć. Tyle chętnych było na różne części, że chyba nic tutaj już nie zostało, kawałki blach, może jakby ktoś gdzieś chciał do czegoś wykorzystać, nie? Ten kombajn tutaj miał zbiornik paliwa, dlatego nie był pomalowany. Mówię, palił się czy co? Jeszcze jest dolny wał wytrząsaczy. Tamten wałek u góry jest na ziarnowym. Może dobry jest. No jedyne co tutaj jeszcze to koło. Jego szkoda by było na złom wyrzucać. No i wał odrzutnika 40 jest krótszy, może dosyć poszukiwana rzecz. Bo od mocarni widzę, że zabrany. Tabliczka niestety gdzieś tutaj szarpnięta była, odpadła. Ale 7.2 rocznik to był. Chyba najgorszy bizon jakikolwiek kiedykolwiek widziałem. No ale to jest stan bardzo już rozebrany. Nie wiem, czy to fabryczny kolor, ten RAL 2002 by tak przebijał tutaj, a tam zamalowany wszędzie był, może. Chociaż wątpię, może ten przenośnik był wymieniony. Przez tyle lat wszystko mogło się zdarzyć. Z040.